Słuchajcie, czy jest w ogóle coś takiego jak zła reklama? Dzisiaj przechodziłem obok takiego billboardu. Taki piękny, żółty billboard z takim napisem hotel. Potem niżej było napisane znowu to samo. Ogólnie taki bardzo nie, nieciekawy billboard. No, brzydki, ohydny i tak dalej. Przypomina trochę te, takie. Yy, banery z napisem Kantor tutaj albo wulkanizacja opony i wiecie do jednego miejsca y, macie y, jedziecie z samochodem i patrzycie na przykład tam pod Warszawą pamiętam jak kiedyś jeździłem y, 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 dalej jeżdżę do Warszawy <laughs> źle powiedziałem natomiast chodzi mi o takie miejsca gdzie wiecie do jednego miejsca macie wiele banerów no nie i to tam tak to wygląda troszeczkę niechlujnie i o co mi chodzi czy może być zła reklama tak, co by dzisiaj właśnie o tym pomyślałem, jak zobaczyłem, właśnie ten baner. I słuchajcie, mm, każda reklama będzie jakoś pracowała, tylko będzie trafiała do innej grupy odbiorców. I dlatego, jeżeli masz chęć dotrzeć, aby dotrzeć do klienta, to na pewno dotrzesz. Natomiast, jeżeli już nawet jesteście na etapie ustawiania reklamy, Kampanii reklamowej na Facebooku, to zobaczycie, że tam jest właśnie jaki masz cel, tak? czy tam chcesz ruch, aktywność i tak dalej. Ponieważ później Facebook wam dobierze odpowiednią grupę osób, która bardziej albo zrobi to, albo zrobi tamto. I tak właśnie jest z reklamą nieprzemyślaną. Jeżeli zaczynasz od reklamy, a nie od pomysłu nad to, do jakiej grupy odbiorców chcesz dotrzeć, to może być tak, że dotrzesz z reklamą, będziesz mieć duże klikania, natomiast będą to ludzie, którzy zupełnie nie kupią tego, co chcesz im sprzedać. Czyli, że na przykład jak zrobisz taki właśnie bardzo, taki wiecie, baner, co tak przewijasz, scrollujesz sobie Facebooka i nagle, aaa, a, moje oczy. Myślisz sobie, jest, on zobaczył moją reklamę, kliknął. No i kliknął, faktycznie, z ciekawości, bo może pomyślał, matko, co za syf. Zobaczę, co tam jest. To może okej, okay, może trafił później na coś, co faktycznie go interesuje. Natomiast, yy, wiecie, no wizerunek, to jak, jak to wszystko się prezentuje, czy to jest spójne i tak dalej, no przyciąga konkretnych ludzi. Chcę, żebyście wiedzieli o tym, że naprawdę trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby przemyśleć, jakim mniej więcej powinien być ten mój klient. Ja na przykład, jako fotograf ślubny, szukam odpowiednich klientów, którzy czują podobnie jak ja zdjęcia. Dlatego wrzucam jakie zdjęcia? Takie zdjęcia wybieram na Instagrama, które wiem, że przyciągną bardziej tę grupę, z którą lepiej mi się pracuje. I przede wszystkim ten klient będzie później zdecydowanie bardziej zadowolony, bo on trafi na fotografa, który czuje to samo, co on czuje. Natomiast jeżeli ja będę wrzucał na przykład na ilość, i o tym też będę mówił w innych odcinkach, bo no, uwierzcie mi, dużo osób wprowadza Was w błąd, mówiąc o tym, że słuchajcie, regularność, regularność. Ja powiem Wam, nie do końca tak jest, ale o tym będzie w innym odcinku. Natomiast naprawdę przemyślcie sprawę grupy odbiorców. To jak wygląda Wasz Instagram, bo głównie chciałbym jednak się na tym skupić. Teraz to jest najbardziej na czasie. Ciągle Instagram walczy o pozycję lidera, chyba już ciągle chyba jest, w ogóle, jeśli chodzi o media społecznościowe, dla fotografów ślubnych, na pewno, dla wszystkich. No tak, zdecydowanie Instagram jest taką chyba najbardziej, jest najlepszą platformą, tak uważam. Żeby trafić właśnie tutaj uwaga, do konkretnej grupy odbiorców, to uważam, że Instagram jest chyba najlepszy. Na Instagramie jestem w stanie dotrzeć do grupy osób. Która odnajdzie się w konkretnym stylu, tak, mojej fotografii. Natomiast jeżeli ja będę się pozycjonować głównie na Google, no to nie mam takiej kontroli. Bo jeżeli liczę na to, że ktoś mnie wyszuka, to oni po prostu to mój ewentualny przyszły klient po prostu szukał na przykład po frazie, fotograf ślubny, i tam miasto jakieś, fotograf ślubny, Warszawa, i on dopiero wtedy przygląda się temu. Tak? I wtedy szuka jakoś tam, że ta fotografia mi się najbardziej podoba, ta trochę mniej, i tak dalej. A tak w ogóle to część z tych osób, które szukają tylko przez wyszukiwarkę, może być nawet właśnie w zdecydowanej większości albo w większym stopniu zainteresowana niższą ceną. Natomiast te osoby, które zapukają do ciebie z pytaniem o ofertę z Instagrama, mogą być zdecydowanie bardziej yy, takimi klientami. Którzy będą w stanie też zapłacić więcej za twoje usługi, ponieważ szukali tego konkretnego stylu, może nawet właśnie takiego człowieka jak ty, który pewne rzeczy też rozumie, jak oni. Mi się zdarzyło parę razy właśnie dostać taką wiadomość, że nie tylko im się zdjęcia podobają, ale moja wrażliwość, i to, co piszę. I to jest znak dla mnie, tak? Ja prowadzę w ten sposób, docieram do. Danej grupy odbiorców, z którymi będzie mi się naprawdę dobrze pracowało, przez co y, uniknę nieprzyjemnych sytuacji, w których to właśnie klient będzie niezadowolony. A przecież chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni.